Cześć, witam Was serdecznie i zapraszam na kolejne błyskawiczne podsumowanie wydarzeń na kanale Polityka Zagraniczna. Ponownie zaliczyłem małą przerwę w produkcji tego formatu, za co Was przepraszam, ale ponownie za to jest o czym mówić. Informacje, które pojawiały się w innych filmach na tym kanale, mogą nie pojawić się w tym materiale. Przypominam również, że w opisie znajdziecie linki, które pozwolą Wam pogłębić swoją wiedzę. Zaczynajmy! To nie jest dobry czas dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego. Duńska Komisja Odwoławcza do Spraw Środowiska i Żywności cofnęła pozwolenie środowiskowe dla gazociągu Baltic Pipe, którym ma płynąć gaz z Norwegii przez Danię do Polski. Decyzja dotyczy niektórych gatunków myszy i nietoperzy występujących na obszarze lądowej części planowanego gazociągu. Polski wiceminister spraw zagranicznych, komentując sprawę, stwierdził, że wstrzymanie prac jest tymczasowe, do momentu zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych. Zaskoczona decyzją jest duńska spółka odpowiadająca za powstanie gazociągu w tym państwie. Dlaczego ta kwestia może mieć bardzo daleko idące znaczenie? Przecież w projektach infrastrukturalnych opóźnienia no to nie jest nic nadzwyczajnego. Również decyzje środowiskowe no to nie jest nic niespotykanego, jeśli chodzi o budowę tego typu projektów. Otóż chodzi tutaj o czas. Baltic Pipe ma być oddany jesienią 2022 roku. I wraz z końcem tego samego roku dobiega końca umowa jamalska, to znaczy umowa na dostawy gazu do Polski z Rosji. Idealny scenariusz zakładał, że wraz z końcem tej umowy Polska będzie mogła zastąpić gaz rosyjski gazem norweskim ściąganym za pomocą Baltic Pipe. A nawet jeśli nie w całości zastąpilibyśmy tym nowym gazociągiem to, co ściągaliśmy ze wschodu, no to pozycja negocjacyjna Polski byłaby zupełnie inna. Dlatego też każda informacja o myszkach, nietoperzach i związanych z nimi opóźnieniach może mieć przełożenie na strategiczne negocjacje energetyczne w najbliższej przyszłości. Jednocześnie warto zauważyć, że jest to decyzja, która absolutnie nie musi mieć drugiego czy trzeciego dna. Decyzje środowiskowe są dziś nieodzewnym elementem każdej tego typu inwestycji. To oczywiście nie jedyna zła wiadomość dla polskiej energetyki, jaka pojawiła się w ostatnim czasie. Amerykański prezydent Joe Biden odstąpił od nałożenia nowych sankcji na Nord Stream 2, gdyż uznał je za kontrproduktywne. Gazociąg i tak opóźniony już o 2 lata powstanie. Do Waszyngtonu udała się niemiecka delegacja negocjatorów, by rozwiązać tę kwestię. Zatrzymany w wyniku zmuszenia do lądowania pasażerskiego samolotu białoruski dziennikarz Roman Protasiewicz udzielił wywiadu białoruskiej telewizji. Obraz jest wstrząsający. Widzimy na nim człowieka złamanego przez białoruskie służby, z wyraźnymi śladami przemocy fizycznej na ciele. Trudno uznać wywiad udzielony pod taką presją za wiarygodne źródło informacji. Dziennikarz mógł mówić to, co kazano mu mówić. W jego wypowiedziach pojawiają się takie wątki jak funkcjonujące ukryte komórki opozycji na Białorusi. Wspieranie opozycji przez służby specjalne m.in. Polski i Litwy. Protasiewicz mówi, że to Litwa jest w sprawach białoruskich dziś zdecydowanie istotniejsza niż Polska. Za finansowanie kanału Nexa czy też Niechta miał zdaniem Protasiewicza odpowiadać rosyjski oligarcha. Pamiętajmy o strasznym kontekście wszystkich tych wypowiedzi. Mogą one być dokładnie tym, co reżim Łukaszenki chce, byśmy usłyszeli. Tymczasem Łukaszenka spotkał się w ubiegłym tygodniu z Władimirem Putinem. Ten zapewnił go o wsparciu, ale po raz kolejny spotkanie przywódców kończy się bez wielkich konkretów, mimo ciągłych zapewnień, że mapy drogowej integracji dwóch państw są na ostatniej prostej. Polskę odwiedza właśnie liderka białoruskiej opozycji Svetlana Cichanouska. Spotkała się m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą czy prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Być może pamiętacie aferę szpiegowską sprzed kilku lat, gdy okazało się, że Amerykanie podsłuchują czołowych europejskich przywódców, w tym kanclerz Niemiec Angela Merkel. Pojawiły się nowe, ciekawe informacje w tej sprawie. Otóż amerykańska akcja szpiegowska była możliwa dzięki współpracy z Danią i tamtejszą agencją wywiadowczą. W Danii znajduje się wiele kluczowych stacji rozdzielczych światłowodów. Władze państwa chcą śledztwa w tej sprawie. W Stanach Zjednoczonych na nowo rozgorzała debata na temat pochodzenia koronawirusa. Prezydent Biden rozkazał podwoić wysiłki wywiadowcze w tej kwestii. Raport ma trafić na jego biurko najpóźniej za 90 dni. Teoria, jakoby wirus wyciekł, wydostał się z chińskiego laboratorium, pojawiała się w zasadzie od początku pandemii, ale chyba nigdy wcześniej nie traktowano jej tak poważnie jak teraz. Warto pamiętać o tym, że w całej sprawie nie musi chodzić o prawdę czy naukę, ale o politykę. Stosunki amerykańsko-chińskie stale się pogarszają. Prezydent Joe Biden rozszerzył restrykcje dotyczące amerykańskich inwestycji w chińskie firmy podejrzane o powiązania z wojskiem i państwową inwigilacją. Jeśli jednak amerykański raport wykaże i co bardzo istotne, będzie w stanie udowodnić, że wirus powstał w chińskim laboratorium,
to polityczne i gospodarcze skutki tej informacji mogą być olbrzymie. Polsko-czeski spór o elektrownię w Turowie przybrał niekorzystny dla Warszawy obrót. Po złożeniu przez Czechów skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ten orzekł, że do czasu końcowego rozstrzygnięcia kopalnia ma przestać działać. Sprawa ma strategiczne znaczenie dla Polski, gdyż bez kopalni nie może działać pobliska elektrownia mająca istotny udział w krajowej produkcji prądu. O tym, że Czesi złożyli skargę do TSUE, mówiłem tu na kanale miesiące temu. Można odnieść wrażenie, że polska dyplomacja zbagatelizowała ten problem, gdyż nie można przytoczyć żadnych istotnych działań, których celem miałoby być rozwiązanie spornej kwestii. Trwają negocjacje, by znaleźć wyjście z sytuacji. Premier Morawiecki zdążył się już zresztą pochwalić, że strony doszły do porozumienia, ale czeski premier tego entuzjazmu nie podzielił. Niestety jest to bardzo kiepski moment, by z Czechami czy z czeskim premierem negocjować, gdyż ma on zdecydowanie istotniejsze dla niego rzeczy na głowie, o czym w dalszej części materiału. W ostatniej chwili doszło do utworzenia większości rządowej w Izraelu. Jair Lapid zdobył większość konieczną do utworzenia koalicyjnego rządu w Izraelu, a nowym premierem zostanie Naftali Bennett, były sojusznik Benjamina Netanyahu. Czyżby więc czas niezniszczalnego Netanyahu dobiegł końca? Tym razem wskazuje na to naprawdę bardzo, bardzo wiele, ale polityk ten nieraz udowodnił, że władzy łatwo nie odda, a rzeczona większość wisi na włosku. Po raz pierwszy w tworzonej koalicji biorą udział partie arabskie. Jeden z jej głównych architektów, Jair Lapid, ma na koncie kilka skandalicznych i skrajnie antypolskich wypowiedzi. Rząd Niemiec zapłaci Namibii za zbrodnie dokonywane tam przez Niemców ponad 100 lat temu. Niemcy nie nazywają swoich działań reparacjami, gdyż otwierałoby to zbyt wiele trudnych dla Berlina dyskusji. Jednak zgodnie z wynegocjowanym porozumieniem, Namibia otrzyma 1,1 miliarda euro tytułem zadośćuczynienia za masakrę ludów Herero i Nama, jakiej dopuścili się Niemcy w swej kolonii w Afryce Południowo-Zachodniej, czyli dzisiejszej Namibii. Jest to gest uznania niezmierzonego cierpienia ofiar, podkreślił Heiko Maas, szef niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Stowarzyszenie Wodzów Grup Etnicznych Herero i Nama odrzuciło jednak ofertę finansowania projektów infrastrukturalnych, nazywając ją obraźliwą. Problem kolonialnej przeszłości wielu europejskich państw to coś, o czym bardzo rzadko na starym kontynencie mówimy, a problem jest naprawdę olbrzymi. No, to, co robili Europejczycy w Afryce, przede wszystkim w XIX wieku, no to jest coś absolutnie makabrycznego. Najbardziej jaskrawym przykładem jest tutaj oczywiście Belgia i Kongo. Kongo było kiedyś prywatną własnością króla belgijskiego i skala zbrodni, do jakich dochodziło wówczas na tym terytorium, jest naprawdę zatrważająca. To były miliony, miliony ofiar. Tymczasem według badań przeprowadzonych przez Uniwersytet w Antwerpii, 50% Belgów twierdzi, że koloniści przynieśli więcej dobra niż zła. W tym tygodniu swoją działalność rozpoczęła nowa unijna instytucja – Prokuratura Europejska. Celem jej działania ma być zwalczanie przestępczości związanej z nadużyciami finansowymi, korupcją, praniem brudnych pieniędzy i poważnymi transgranicznymi oszustwami na podatku VAT na kwotę powyżej 10 milionów euro. Nie wszystkie państwa dołączyły do nowej struktury. Poza Europejską Prokuraturą pozostają Polska, Szwecja, Węgry, Irlandia i Dania. Czeski premier Andrzej Babisz w ogromnych kłopotach. Babiszowi postawiono zarzuty wyłudzenia europejskich dotacji w wysokości 2 milionów euro i nie są to zarzuty wyłącznie dziennikarskie, stawia je policja. Babisz należy do najbogatszych czeskich biznesmenów. W tym wypadku do nieprawidłowości miało dojść przy uzyskiwaniu dotacji na budowę ośrodka rekreacyjnego, a to już nie pierwsze tego typu informacje. Premier odrzuca oskarżenia, uważa, że pojawiają się one regularnie, zawsze przed wyborami. Mimo zarzutów o błędy w zarządzaniu państwem w obliczu pandemii oraz korupcję, czeski rząd przetrwał wczorajsze głosowanie w parlamencie i nadal trwa. Jednak jak informuje Rzeczpospolita z sondaży przed październikowymi wyborami, wynika, że partia Babisza ANO przegrywa obecnie z koalicją partii Piratów oraz ugrupowania Burmistrzowie i Niezależni. Zbliżony wynik do ANO uzyskuje też centroprawicowa koalicja Razem – Demokracja Obywatelska. Konsultacje międzyrządowe Polski i Hiszpanii przyniosły podpisanie porozumień m.in. o współpracy w polityce przemysłowej, sferze cyberbezpieczeństwa i resortach dyplomacji obu krajów. Do Hiszpanii udał się premier Mateusz Morawiecki z delegacją. Do najistotniejszych aspektów spotkania należy podpisanie umowy w sprawie współpracy przy budowie centralnego portu komunikacyjnego, a właściwie kolejowej części całego projektu. Porozumienie dotyczy rozwoju szybkiej kolei w Polsce. Jesteśmy w przededniu wielkiego skoku infrastrukturalnego. Mamy przed sobą okres przynajmniej 10 lat wielkiego placu budowy. Chcemy skorzystać z doświadczenia ze współpracy z firmami hiszpańskimi, mówi polski premier w Hiszpanii.
W Chinach władza orientuje się, że dotychczasowa polityka demograficzna może przynieść prawdziwą tragedię, choć nie brakuje takich analiz, które twierdzą, że i tak jest już za późno. Chińska agencja informacyjna donosi, że władza pozwoli obywatelom na posiadanie trójki dzieci. W 2016 roku władze złagodziły dotychczas obowiązującą politykę jednego dziecka. Skutki społeczne i demograficzne działań chińskich władz są kolosalne. Chiny mogą zestarzeć się w bardzo szybkim tempie, co może być jednym z najważniejszych czynników spowalniających wzrost gospodarczy w tym państwie. Gorąco polecam Wam materiał, jaki ukazał się na ten temat na kanale Good Times, Bad Times. Link znajdziecie oczywiście w opisie filmu. I to już wszystko w tym programie. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę, życzę Wam udanego weekendu, no i do zobaczenia.